Willa Bolestraszyce już po raz drugi gościła imprezę Starostwa Powiatowego w Przemyślu Powitanie Lata. Przy pięknej, słonecznej pogodzie na scenie można było posłuchać występów rodzimych zespołów z Przemyśla, wśród których były między innymi Revolt i znani bluesmeni Simply Music Team. Zaproszonych gości oraz licznie zgromadzoną publiczność przywitali podczas uroczystego otwarcia imprezy starosta przemyski Jan Pączek, wójt gminy Żurawica oraz współorganizatorzy z Willi Bolestraszyce. Ja myślę, że ta impreza już się na trwałe wpisze w kalendarz naszych imprez powiatowo-gminnych. W tym wypadku wspólnie organizujemy to powiat przemyski z gminą Żurawica. No i po frekwencji, po doborze repertuaru widać, że zainteresowanie jest dużo większe niż w ubiegłym roku. Stąd stwarza to optymizm na dalsze lata i na dalsze działania. Występom nie było końca, a na wieczorne szaleństwo w rytmach disco polo przygotowała napływające tłumy do Willi Bolestraszyce Szkoła Tańca AZ. Przy muzyce i animacjach grupy Disco Polo Show wierni fani tego gatunku rozgrzali się prawie do czerwoności. W końcu wybiła godzina 21 i sceną zawładnęła gwiazda wieczoru – zespół Excited, przy którym bardzo dobrze bawili się zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy imprezy. Ja pamiętam, jakie były początki. To nie była taka droga, jak myślą niektórzy, tak jak dzisiaj słyszałam na scenie, że idziemy jak burza. Musieliśmy naprawdę długi czas pracować na to, żeby zdobyć doświadczenie, odwagę sceniczną, nauczyć się prowadzić koncerty, więc wydaje mi się, że to jest wszystko praktyka, współpraca z ludźmi, ale przede wszystkim trzeba to robić tak prawdziwie z serca. Jeżeli coś jest udawane i jest gdzieś podtekst finansowy, kariery, jak i spełnienia własnych ambicji życiowych, to nie wyjdzie. Wydaje mi się, że to musi być prawda wypływająca z serca. Kiedy wszystkim wydawało się, że to już koniec atrakcji tego dnia, na scenę powrócili w dobrych humorach panowie z zespołu Disco Polo Show wraz ze swoimi tancerzami. Wieczór powitania lata w Willi Bolestraszyce na pewno zapadnie w pamięci uczestników na wiele tygodni i zapewniamy, ta impreza nie była w tym miejscu ostatnią tego lata.